Witam Państwa bardzo serdecznie. Kolejne nasze spotkanie, motywująca, inspirująca niedziela. Mam nadzieję, że dzisiaj leniuchujecie, ponieważ niedziela jest to faktycznie czas, gdzie można sobie odpocząć, ale pamiętajcie, że Wasz grafik tak naprawdę, aby dobrze funkcjonować, aby być zadowolonym ze swojego życia i dobrze dysponować swoim wolnym czasem, musi być bezpośrednio zagospodarowany. To znaczy, jeżeli Wy spędzacie wolny czas, spędzajcie go również tak, aby go nie marnować. Róbcie coś dla siebie. Ale no niestety nie możemy sobie pozwolić na to. Dobry gospodarz, dobra gospodyni wolnego czasu nie może sobie pozwolić na to, aby po prostu leżeć i czekać, aż coś się stanie. Róbmy cokolwiek, róbmy coś, z czego będziemy później zadowoleni na koniec dnia. Wczoraj czytałam bardzo ciekawy artykuł i chcę się dzisiaj z Państwem podzielić tym artykułem, dlatego że jestem ciekawa i tutaj Was namawiam na to, abyście razem ze mną też prowadzili konwersację nie tylko w komentarzach, ale w wiadomościach prywatnych. Co Was tak naprawdę inspiruje do tego, aby zrobić pierwszy krok? Bo mamy motywację zewnętrzną i wewnętrzną. Motywacja zewnętrzna jest bezpośrednio nastawiona na zysk. Znaczy my coś wykonujemy, licząc na to, że ktoś nam da pieniądze, zapłaci nam za jakieś działanie. Motywacja wewnętrzna to są działania, które bezpośrednio nam będą przynosić satysfakcję, będziemy robić pewne rzeczy dla pasji, dlatego że czerpiemy z tego bezpośrednią radość, tak naprawdę tylko dla siebie. I nie bójmy się zacząć czegoś, ponieważ nigdy tego wcześniej nie robiliśmy. Dlaczego? Oczywiście, że my znamy siebie najlepiej, znamy swoje cechy charakteru, znamy swoje działania, znamy swój organizm, wiemy, jak my będziemy funkcjonować w danym środowisku czy podczas wykonywania jakiejś czynności. Ale tak naprawdę, jeśli zrobimy pierwszy krok poprzez to, że zostaniemy zmotywowani do czegoś, czy to będzie motywacja zewnętrzna, czy też wewnętrzna, nie możemy się bać zrobić tego pierwszego kroku tylko dlatego, że boimy się tego, jak my będziemy funkcjonować. Wiecie, jeżeli zrobimy pierwszy krok i zrobimy zupełnie coś innego, niż robimy do tej pory, może się okazać, że w nas ujawnią się cechy, których do tej pory nie zauważaliśmy nawet my sami. I może właśnie w tym środowisku, podczas wykonywania tych działań, będziemy czuć się dużo lepiej niż wcześniej. Słuchajcie, to wszystko jest bardzo skomplikowane i jest jedną wielką niespodzianką. Musimy tylko wiedzieć o tym, aby pewne działania i to, co robimy, wykonywać z pewnością siebie i przede wszystkim nie bać się. Nie bójmy się zrobić pierwszego kroku do czegoś, czego nie robiliśmy jeszcze do tej pory, bo może okazać się, że to będzie krok siedmiomilowy do naszej wspaniałej przyszłości. Życzę Wam udanej niedzieli, moi drodzy, i do zobaczenia w kolejnym odcinku.